Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie, witam moich subskrybentów, witam nowych widzów. Jeżeli Ci się podoba ten kanał, subskrybuj. Jeżeli Ci się nie podoba, przewijaj dalej. Moi drodzy, w wczorajszym odcinku rozmawialiśmy o układzie hamulcowym, o jego najważniejszej rzeczy w przyczepach i maszynach, czyli zawór, regulator. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za podpowiedzi. Bo ja też się uczę. Ale nie o to chodzi, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy o siłownikach hamulcowych. Siłownikach tutaj mamy pneumatyczne. I teraz powiem Wam tak. Mamy siłownik pneumatyczny 120, setkę i rozebraną w drobny mak 80. Moi drodzy widzowie, w tym odcinku chciałem Wam pokazać, że siłowniki są różne. Nie każdy o tym wie. Siłowniki 90% tego, co ja wiem, spotkałem się, zawsze większy był z przodu, mniejszy był z tyłu. Moi drodzy widzowie, rzadko się zdarza, aby z przodu i z tyłu był jednakowy. Im mniejsza przyczepa, czyli powiedzmy trójka, 3,5 tonówka, te pierwsze przyczepy, które miały, miały setkę i 80. Ja nie spotkałem się, żeby były dwie 80. Później były większe przyczepy, to spotkaliśmy się z setką i z 125. Osobiście nie spotkałem się, albo nie widziałem, powiem szczerze, nie widziałem. Osobiście nie widziałem, żeby w naszych były cztery siłowniki pneumatyczne. W zachodnich jak najbardziej tak, w przyczepach widziałem po dwie na oś, czyli każde koło hamuje niezależnie od drugiego, ponieważ nie ma widełek łączących prawą i lewą stronę, więc tutaj mamy siłowniczki. Siłownik rozebrałem dlaczego, bo chcę Wam coś teraz pokazać. Siłownik jest mocowany za pomocą głównej obejmy. To jest ta część, która też jest jakby częścią przedniej siłownika. To ja tutaj widzicie, o, to jest ta obejma. O, widzicie? Tu na tym mniejszym pokażę Wam najlepiej. Było najmniej śrub do odkręcania. Nie, nie o to chodzi. Więc to jest obejma, która jest skręcona z kielichem. Dodatkowo macie drugą obejmę, która już jest podporą siłownika. Cały ciężar praktycznie utrzymywany jest na tej części. Więc tutaj ogólnie nic się nie dzieje. Teraz tak, moi drodzy widzowie. Jeżeli ktoś sprzedaje Wam siłowniki bez tej obejmy, to najprawdopodobniej albo zajumał, albo zrobił to nieświadomie i po prostu tego nie dał, chociaż przeważnie to jest wszystko na siłownikach pozakładane, albo po prostu sprzedaje obejmy oddzielnie. Też takich geniuszy, Januszy widziałem, więc tutaj wcale bym się nie zdziwił. Moi drodzy widzowie, tutaj Wam jeszcze powiem pewną rzecz. Jeżeli chodzi o siłowniki. Siłowniki tutaj są ogólnie starego i nowego typu. Nie tutaj na półce, tylko występują starego i nowego typu. A dlaczego? Zobaczcie. To jest manszeta uszczelniająca nowego typu. Czyli pełna od tej strony, z takimi nóżkami, żeby się oparło tutaj o kielich. A starego typu są to takie manszety. Tylko i wyłącznie. Już nie są pełne. To jest 80, setka, 120. I teraz, moi drodzy widzowie, te manszety są do kupienia pojedynczo. Tego nie kupicie w komplecie. To bardzo rzadko się sprzedaje. A czemu? Ponieważ ta powierzchnia od wilgoci w układzie tutaj często jest skorodowana.
Gdy jest skorodowana, te manszety się zużywają, niszczeją i nowa manszeta nie ma sensu. Zresztą te siłowniki też nie są drogie, bo od 100 paru złotych do 170, 180 chyba za ten największy, więc to też nie są jakieś pieniądze raz na 30 lat, 6 zł na rok ta przyczepa, więc to nie jest jakiś tam majątek. I teraz zobaczcie, tu mamy tłoczysko, cylinder, jak zwał, tak zwał, do czego? Tu jest sprężyna. Ona po wciśnięciu pedału hamulca w ciągniku, gdy powietrze wypycha nam tłok, ona siada w środku, wewnątrz tutaj tego cylindra, a potem po puszczeniu pedału sprężyna nam cofa z powrotem samo tłoczysko. Tylko i wyłącznie cofa nam tłoczysko. Za powrót rozpieraka odpowiedzialna jest ta sprężyna. Tylko i wyłącznie te sprężyny są odpowiedzialne za cofanie rozpieraków i tego oto popychacza, popychla, tych oto widełek, ponieważ one same się nie cofną, a zaraz wam pokażę, tylko zdejmę sprężynę, odstawimy sobie sprężynę tutaj, to sobie podciągnę do góry w ten sposób i zobaczcie, tu mamy tylko takie prowadzenie i to jest cały tłoczek, który wraca. Dlaczego, moi drodzy? Jakby nie patrząc, po części ten tłoczek, bo tu jest gumka, te widełki odpowiedzialne są za regulację też po części szczęk hamulcowych, ale ten temat zostawmy na inny odcinek, ale tak, że do hamulca ręcznego na linkę, taka korbka była w to niektórych przyczepach, chyba we wszystkich bynajmniej, kręciło się taką korbką albo kółkiem, zaciągało się ręczny, wtedy ten tłoczek musiał wyjść z cylindra, bo razem z widełkami został wyciągany, więc tak to też było zrobione. Ja go zaraz sobie tutaj złożę. Taki komplet naprawczy do tych nowego typu też już jest osiągalny. Tu mamy uszczeleczkę, która przychodzi, moi drodzy, pomiędzy pokrywę a kielich. I taki właśnie zestaw chyba jest, jeżeli dobrze pamiętam. To osłonka, ta harmonijka. Dalej ta uszczelka, którą mam teraz w ręku i manszeta. Teraz, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz najważniejsza, o której bym zapomniał. Harmonijka. Niestety te harmonijki są takie, jakie są. Nie są wieczne. Tu mi się ostatnio trafiła nawet bardzo fajna. Dosyć grubawa, fajna. Nie wiem, skąd to wziąłem, z której hurtowni, ale to nie mniejsza o większość. Przyjeżdża tak ładnie złożona. I jedna ważna rzecz. Siłownik 80 i 100 ma tą samą gumę. Tutaj trzeba to po prostu naciągnąć. O, rozciągnąć tutaj w tym miejscu. Rozciągnąć, nasadzić. Czy na tą 80, czy na 100. Jest ta sama guma. Nie ma podziału na 80 i na 100. Tutaj, moi drodzy, guma do dużego, tak jak widzicie, do 120 jest oddzielnie, jest za to ma większą średnicę wewnętrzną. Więc jeżeli ktoś kupuje i mówi, że jest za mała, a i macie tą mniejszą, to jest dedykowana do setki i do 80. Zaraz przejdziemy sobie dalej do jeszcze nowszych siłowników, ale muszę tutaj sobie troszeczkę posprzątać. W nowszych przyczepach
Mamy takie siłowniki membranowe, powietrzne, które ogólnie są odpowiedzialne tylko i wyłącznie za wypchnięcie. Całość tego, co ja pamiętam, już jest w środku. Nie ma sprężyn na zewnątrz, cofa się cały tłok. Troszeczkę mam tutaj to zdjęcie. Próbuję Was oszukać, bo takie siłowniki membranowe są. Możecie sobie zobaczyć, występują jak najbardziej. Tu zamiast takiego grubego tłoczyska jest tylko pręt. Mniejszy to ma skok, oczywiście. Więc te hamulce, powiedzmy, mają mały skok, małą regulację. Więc tam już musi być tak zwana brzytew. Jeżeli chodzi o ten siłownik, który tu jest, to jest siłownik hydrauliczno-pneumatyczny, stosowany w większości w naszych już przyczepach, szczególnie gdy przyprowadził ktoś ciągnik z zachodu. Ciągnik nie był wyposażony w hamulce pneumatyczne, w sprężarkę, więc jest opcja albo dokupić sprężarkę i poprowadzić cały układ hamulcowy, bądź mamy już układ hamulcowy hydrauliczny. I teraz tak. Są przyczepy, które miały tylko i wyłącznie hamulce hydrauliczne, nie miały siłowników pneumatycznych. Też takie są i tutaj są dwie opcje, ponieważ ja uważam, że hamulce hydrauliczne są hamulcami lepszymi. Takie jest moje zdanie. Dlaczego? Nie będę tutaj się tłumaczył. Każdy ma prawo do swojego. Tak samo jak i w życiu. Jednemu podobają się blondynki, drugiemu brunetki, a trzeciemu łyse. Słuchajcie, tu problem polega na tym, że nie każdy ciągnik ma coś takiego, nie każdy będzie miał. Ciągnik, powiedzmy, jeden jest główny koń, który ma hamulce olejowe, drugi koń ma hamulce pneumatyczne, no i jakoś te przyczepy ze sobą trzeba pogodzić. Dlatego ktoś mądry wpadł na taki pomysł i wymyślił siłowniki pneumatyczno-hydrauliczne. I teraz, moi drodzy, jak to wygląda. Pneumatyka wypycha nam całe to tłoczysko do przodu. Jeżeli chodzi o hydraulikę, wypycha nam tylko ten tutaj tłok. To już teraz jest cofnięte, więc ten tłok wam wypycha. Siłowników ogólnie, z tego co ja pamiętam, jest 4 czy 5 rodzajów. Chodzi o wielkość i przede wszystkim średnicę tego tłoczyska. I, znaczy cylindra, przepraszam, jak i tego tłoczyska. Te tłoczysko w tej chwili ma średnicę 30 mm. I już Wam mówię. Występuje siłownik, jeżeli dobrze pamiętam, o średnicy 16, 20, 25, 30 i 35. 35 jest największy. Ja mam 30 ze względu na to, że często są montowane w HL-kach, 8-kach, często klienci biorą po 4 do brandysek, też po 4 i tutaj to jest właśnie takie, a nie inne rozwiązanie, gdzie główny koń, powiedzmy jakiś tam Case, New Holland, cokolwiek, czy Class ma, czy nawet Ferguson ma hamulce olejowe, przyczepy nie mają, mają pneumatykę, a hamulce być muszą. Więc, moi drodzy, żeby to miało po prostu ręce i nogi, mamy siłownik pneumatyczno-hydrauliczny. I teraz Wam opowiem kilka rzeczy, o których ja wiem. To tak. Regulacja. Jeżeli chodzi o pneumatykę i hydraulikę, to tam za dużo się nie pogrzebie. Jedyna regulacja, jeżeli chodzi o, to jest spornik, zaraz Wam spornik też pokażę,
to jest na tej śrubie. Jest to gwint 16x1,5, on jest wkręcany w tłoczysko, jest wkręcany w widełki, dlatego tutaj mamy dwie kontry. Jedna kontra nam kontruje śrubę w tym miejscu, druga nam kontruje widełki. Gwint 16x1,5, mocowanie 16x1,5. Tu mamy wejście, jeżeli nam nie będzie pasować, 16x1,5, lub możemy przykręcić z tyłu też 16x1,5. Tu mamy wyjście na hydraulikę, hamulce hydrauliczne 3/8. Moment. Już wam mówię, bo nie chciałbym skłamać. Zastanawiałem się, czy gwint 5/8 czy 3/8. Tu jest gwint zewnętrzny 3/8 cala, więc tutaj musi przyjść nakrętka. Tutaj wkręcamy do środka. Nie wiem, czy mi się uda go rozebrać w tej chwili, bo bym chciał wam pokazać środek, jak wygląda. Jeżeli się coś uda, no to i to nie wystrzeli, to pokażemy. Lecimy rozkręcać. Jestem z powrotem, moi drodzy, jednak stwierdziłem, że rozkręcał nie będę. A dlaczego? Już wam pokazuję. Ta śruba jest wygięta. Troszeczkę. Ale na niej jest plomba. Mógłbym to zrobić, z tej strony wykręcić, ale nie wiem, czy nie uszkodzę gwintu, więc wolałbym najpierw tutaj nakrętkę odkręcać, ale plombę jak zerwę, a ten produkt jest na sprzedaż, więc nie chciałbym tutaj ingerować. Co innego gdzieś tam w sprzęt, który można sobie rozebrać, złożyć i wiem, że tam się nic nie stanie i nie będzie problemu z w razie reklamacji czy coś w tym stylu. Fatfada na te siłowniki jeszcze reklamacji nie było, no ale zawsze może być pierwszy raz, że coś się stanie. Będzie to trzeba wziąć na klatę i udźwignąć, ale nie chciałbym rozbierać. Ogólnie, moi drodzy, to tak jak mówiłem, tutaj w środku, na tym cylindrze, tu jest sprężyna i ona nam wciska całość tu do tej powierzchni, do tej płyty tylnej. Tu, moi drodzy, jest membrana. Tylko nie jest płaska to membrana, a membrana w postaci, przy kształcie przypominającym talerz głęboki do zupy. O, coś takiego. Czy kapelusz męski, nie damski, męski. Tu jest ściśnięta membrana. Nie wiem, czy będzie to widać. O, w tym miejscu. Moment, spróbuję wam to pokazać. Będę się starał. Widzicie? Tu pod paznokciem jest membrana. Która ma ładne, piękne denko. I gdy dochodzi do hamowania pneumatyką, membrana wypycha nam całość w tą stronę. Razem z cylindrem sprężyna tam w środku się kurczy, no nie kurczy, jak zwał, tak zwał, i nam to odpycha. Jeżeli chodzi o hydraulikę, to też ta sprężyna tutaj w środku będzie miała wpływ, ponieważ tu się wypycha, tam jest zatoczenie na sprężynie i ona nam ten tłoczek ma po prostu wciągnąć do środka. Bardzo proste urządzenie, funkcjonalne i ogólnie, jeżeli chodzi o cenę, to w porównaniu z siłownikiem pneumatycznym 125, różnica cenowa jest niewielka, około 30%, jeżeli dobrze pamiętam. To przykładowo 180-250. Coś w tym stylu, tak trzeba to mniej więcej określić. Tak to zależy jeszcze, gdzie się kupi, jaką mamy cenę zakupu, jaką cenę sprzedaży, kto kupuje, ile kupuje. I tak to wygląda. O, i tu jest dziurka. To jak widzicie, chodzi o to, żeby po prostu powietrze się dostawało w momencie, gdy nam pracuje membrana powietrzna, żeby stąd wypchnąć powietrze. Chociaż fakt faktem, i tą szczeliną tutaj dookoła też powietrze delikatnie będzie, tylko nie powietrze z buty, tylko powietrze po prostu, które jest wewnątrz komory
sprężyny. Tak to wygląda, moi drodzy. Myślę, że Wam coś podpowiedziałem. Ogólnie nigdy nie miałem w ręku i nigdy nie sprzedawałem siłowników tych 20, 25, ani 35. Przeważnie sprzedajemy te 30. Siłownik. Nie wiem, czy lepiej większy niż mniejszy, ale to jest bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś to robi z głową, to nic się nie powinno wydarzyć z hamulcami. I co do hamulcy olejowych, nie potrzeba żadnych zaworów, regulatorów na przyczepie, tylko podłączamy tu przewód jeden za pomocą czwórnika, bo teraz jeżeli mamy cztery siłowniki, od razu mówię, to jest przykład czterech siłowników, czyli na tylnej osi mamy przewód na prawy hamulec, na lewy hamulec na tylnej osi, źle to pokazuję oczywiście, ale lewą ręką, więc prawe koło i lewe. Łączymy trójnikiem, przewód do przodu, przychodzi czwórnik albo dwa trójniki, w zależności jak to woli. Przychodzi znowu siłownik, przewód na prawe koło, na lewe koło i do przodu bezpośrednio przewodem, bez żadnych regulatorów, do przodu, do samego gniazda hydraulicznego od hamulcy w ciągniku. I co najważniejsza rzecz, moi drodzy, od razu Wam mówię, że gniazdem hydraulicznym w ciągniku jest wtyczka, pospolicie zwana wtyczka, czyli tatuś, a w przyczepie wtyczką jest gniazdo. Jest to troszeczkę odwrotnie, czyli mamusia. Jest to zrobione po to, żeby po prostu nie pomylić gniazd, mimo tego, że te gniazda się strasznie różnią, ponieważ hamulcowe są sucho odcinające, są to zwane płaskie, troszeczkę jest to inaczej wygląda, jeżeli ktoś chce, to zobaczy sobie w necie. Ja tych płaskich hamulcowych nie mam i niestety Wam tutaj tego nie pokażę. Więc w tym odcinku, moi drodzy, to jest wszystko. Trzymta się, do następnego, cześć.